Pani prezes, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w tym roku wspomniano m.in. o analizie wielokryterialnej, o możliwości stosowania ich na przykład w przypadku chorób rzadkich. Na czym ta analiza dokładnie polega, jakie są jej zalety i czy ktoś w ogóle ją stosuje? Analiza wielokryterialna jest narzędziem, które zostało stworzone tak naprawdę w ekonomii i nie tylko do celów dotyczących zdrowia, ale szeroko pojętego w ogóle podejmowania decyzji w przypadku, kiedy wiele kryteriów wpływa na to, żeby podjąć ostateczną decyzję. Ta ostateczna decyzja, jak widzą Państwo, w przypadku leków dotyczy decyzji refundacyjnych, których bierzemy ponad 10 kryteriów, patrząc na polską ustawę o refundacyjną, a realnie patrząc na HTA, cały raport HTA, który jest oceniany w tym procesie, pojawia się kilka aspektów, które potem muszą być zebrane w jedną decyzję, czy rekomendacje na przykład Rady Przejrzystości, czy rekomendacje prezesa AOTMiT, a ostatecznie jako decyzja refundacyjna ministra odpowiedzialnego za leki. Stąd analiza wielokryterialna jest takim narzędziem, które ma na celu zobiektywizowanie, czyli zebranie systemu oceny systemu danego leku opartego na wartościach danej jednostki, jego spojrzeniu, a ponieważ poprzez odpowiedni proces metodyczny pozwala zobiektywizować i przez różne narzędzia zebrać opinie z różnych. Możemy spytać się o pacjentów, jakie kryteria powinny być wzięte pod uwagę i w jaki sposób ważone te kryteria powinny być w tym procesie. Możemy rozmawiać z klinicystami, decydentami. Wymiar tego narzędzia jest taki, że w jednym miejscu daje możliwość odpowiedzenia sobie na trudne pytania tak, nie refundować przy uwzględnieniu wielu kryteriów. Jak to jest wykorzystywane narzędzie na przykład w innych krajach? Czy tutaj są różnice między Polską a innymi państwami? Możemy jakieś przykłady podać? Bo przygotowywała Pani raport na ten temat. Sytuacja w innych krajach jest dość dynamiczna. Możemy powiedzieć, że są kraje, które już w tym momencie zaczynają wdrażać niektóre rozwiązania. Możemy powiedzieć, że to jest jeszcze co prawda w wielu krajach w powijakach. Jednakże patrząc na te kraje, które już zaczynają to w systemie stosować, no to widzimy zarówno Austrię, Rumunię lub patrząc z punktu widzenia no pewnego uproszczonego systemu, już Węgry stosują podobne rozwiązanie, jeżeli patrzymy na choroby rzadkie, nieonkologiczne. Wszystkie inne kraje przyglądają się albo stosują pilotażowo, testowo MCTA, zastanawiając się na którym etapie procesu to narzędzie powinno być stosowane. Więc z punktu widzenia całości jesteśmy w wielu krajach na początku drogi, żeby to wyszło na stałe do systemu. Czy gdyby weszło to w Polsce do systemu, byłoby łatwiej Pani zdaniem o refundację leków na choroby rzadkie? Bo teraz często jest problem, zresztą sama AOTMiT mówi o tym, że część firm nie składa wniosków refundacyjnych. Można się domyślać, że chodzi zarówno o koszty, ale też i o szansę otrzymania tej refundacji. Myśmy w ramach naszego projektu próbowali spojrzeć na zbudowanie modelu, bo to jest istotne, że każdy model MCDA no, może mieć swoje własne cechy w zależności od kraju, jego uwarunkowań, czyli można zbudować taki system kryteriów, który będzie obejmował specyfikę danego kraju. Dwa, w zakresie prac nad opracowaniem tego narzędzia przyglądaliśmy się przede wszystkim temu, co jest w ustawie refundacyjnej, co jest w wytycznych, jakie są brane elementy do oceny oraz następnie po wielogodzinnych dyskusjach wybraliśmy kilka najważniejszych z punktu widzenia leków sierocych. No oczywiście oprócz skuteczności i bezpieczeństwa pojawiły się kwestie opłacalności, one zostały w zupełnie inny sposób potraktowane niż to, co widzimy obecnie w systemie oraz co istotne uwzględniliśmy wpływ tych leków, jak one zmieniają też, poprawiają być może funkcjonowanie całej rodziny chorego, bo w przypadkach chorób rzadkich mamy prawda, sytuacje często z niepełnosprawnością i cała rodzina zajmuje się chorym. Z tego tytułu to narzędzie przez nas opracowane
Wydaje się, że mogłoby być stosowany w trzech miejscach. Po pierwsze, na poziomie Rady Przejrzystości, po drugie, przez prezesa AOTMiT-u przy wydawaniu rekomendacji, czy przez samego ministra zdrowia w zakresie podejmowania już ostatecznej decyzji. Dlaczego te trzy miejsca? Dlatego, że ten proces staje się w pewnym momencie automatyczny, to znaczy powstaje narzędzie, gdzie wpisuje się określone wartości i ono pokazuje jeden wynik. I jeżeli by w Polsce zostały przeprowadzone wszystkie badania, które by pozwoliły, żeby te narzędzie zwalidować pod potrzeby płatnika, bo tak możemy to powiedzieć, myślę, że to by ułatwiło wiele podejmowanie decyzji czy rekomendacji przez te ciała, które wymieniłam, dlatego że pozwalałyby robić jakby, najprościej bym miała powiedzieć, średnio uważoną z opinii, prawda, wszystkich członków podejmujących tą decyzję, czyli obiektywizuje ocenę danych członków danego zespołu, który podejmuje decyzję, no i pozwala jakby jednym wynikiem wskazać, gdzie jesteśmy. A czy do tego są potrzebne jakieś zmiany prawne, czy agencja nie są Nie są potrzebne żadne zmiany prawne. W planie chorób rzadkich zostało zaproponowane, żeby to narzędzie znalazło się na poziomie na razie AOTMiT-u, no i właśnie, żeby wypracować metodykę, która by była uzgodniona przez stronę przede wszystkim publiczną, a następnie ważenie preferencji, żeby zostało wykonane też osobno. Dlatego, że tam jest bardzo istotny proces tworzenia, on jest bardzo, no podobnie jak raport HTA, ma swoje etapy, jest związany z przetestowaniem i utworzeniem wag dla preferencji. Te wagi dla preferencji zbiera się od konkretnych osób, między innymi na przykład tych, które podejmują decyzje. To bardzo dziękujemy za wyjaśnienie tej kwestii. Naszym gościem była pani Magdalena Władysiuk. Dziękuję.